Cześć, witam wszystkich. Dawid Szczygieł. W ostatnim tygodniu mieliśmy takiego jeepa do przeróbki częściowej. Była zmieniana turbina. Była hybrydowa. Do końca nie chodziło to tak, jak miało chodzić. Założona została od BMW, bo tu jest M57 i zmieniany był reduktor na regenerowany, do tego nowa flansza łącząca skrzynię z reduktorem, bo tu skrzynia z BMW 6-stopniowa manualna, i do tego jeszcze było wał, trzeba było wydłużyć tylny wał i skrócić przedni wał, bo wszystko poszło do przodu. Samochód jest niezły kozak. A więc tak, no tu jest ta nowa turbina. A jeszcze była klimatyzacja robiona, bo był problem. Nie wiem do końca z czym. W każdym razie wcześniej było tak, że nabili gaz, przejechali parę kilometrów i wywalało im gaz. Prawdopodobnie rozprężnik robił problem. Dostał nowy rozprężnik i nowy czujnik, który załącza wentylator i wszystkim steruje tutaj. Ja jeszcze z odmą trochę walczyliśmy, żeby nie żygało. Także wszystko działa na razie, klima. Silnik dość nie żyga olejem z tej odmy. Zobaczymy, jak się to będzie sprawowało. Właściciel dzisiaj przyjedzie, odbierze go, pojeździ przez weekend. Zobaczymy, czy wszystko będzie tak, jak ma być. Ładnie zrobiony samochód. Pod spodem to wygląda tak, że jest reduktor po regeneracji, nowy łańcuch, nowe łożyska, ładnie cicho, nic nie szumi, fajnie chodzi. Wał był skrócony, kurczę, mało miejsca w tym kanale. Ten był skrócony, tamten był wydłużony, bo wszystko poszło do przodu, nowe połączenie dostało. Był taki luz, że jak się ruszało do przodu, do tyłu, to takie było dupnięcie. Teraz tego nie ma. Przestało. Fajny wozik. Co? A tu z klimy kapie. Wóz prezentuje. Wóz fajnie zrobiony. Robi wrażenie na drodze, jak się jedzie. Pozdrawiam wszystkich. Jakieś tam dane do mnie kontaktowe.